Siemano, witam was. Dzisiaj pokażę wam, jak wymienić taki oto wahacz w BMW F30. Zapraszam do oglądania. Także pierwsze co podnosimy auto, ściągamy koło, luzujemy wcześniej sobie śruby, jeżeli nie mamy klucza udarowego. Ja takowy mam, więc nie muszę tego robić. I jak już mamy zdjęte koło, tutaj pod tym plasticzkiem jest śruba pół osi, którą musimy odkręcić. Tu jest ampul, imbus, jak zwał, tak zwał, 17 rozmiar. Po zdjęciu tego dekielka należałoby wybić dekielek z felgi i założyć koło, opuścić auto. Na ręcznym prawdopodobnie by się udało. Po prostu odkręcać to z kołem założonym. Bierzemy coś takiego, przedłużka. Tutaj mamy odpowiednie narzędzie, założone koło, montujemy kobyłka z tego względu, żeby nam klucz się nie przełamywał do dołu. Ja sobie ustawię w tamtą stronę, żeby po prostu na niego naciskać i powinno pójść. Wykręcamy sobie tę śrubę do końca. Ona tutaj ma taką sprężynkę, żebyśmy tego nie zgubili. O, tak to wygląda z tą właśnie sprężynką. I teraz możemy przejść do demontażu wahacza. A żeby to zrobić, najpierw musimy tutaj zdjąć ten róg. Po zdjęciu tutaj tego trójkąta mamy dostęp do śruby, którą musimy odkręcić. Jedno odkręcone, jak widać, się nawet już wylazł. Druga nakrętka jest odkręcona. Skręcamy kierownicą, w moim przypadku w prawą stronę, jako że robię prawą stronę. Wyjmujemy sobie, tu nam powinien wyjść przegub. Na bok odsuwamy. No, jedną ręką nie dam rady, ale w tym momencie sobie wyjmujemy do góry. A jednak dam radę. Wyjmujemy o sobie ustrojstwo to. Tutaj, żeby to odkręcić, na początku darem pójdzie, później jak się zacznie tutaj już obracać nam, wiadomo, jak każdy taki przegub, to tutaj w tym miejscu mamy akurat na tym, nie wiem co to jest za firma, raczej nieoryginalny, no nieważne, tu jest akurat ampul, ale w nowym mam już na przykład Torxa. Tutaj miejsce na Torxa. Także tym sobie możemy pomóc. Po prostu włożyć tutaj Torxa. Ampula Torxa, no co tam macie, nie? Włożyć sobie tutaj w to gniazdo i odkręcać. Ja nie miałem akurat 21 polskiego, więc się posłużyłem takim następnym. A w drugą stronę, no to odwrotna kolejność. Tutaj obawiałem się, że będzie trzeba ustawiać czy też zbieżność, czy też geometrię, ale jednak nie. Tutaj jest na sztywno, więc sprawdzić będzie trzeba, ale ustawiać raczej nie. No, jeszcze kwestia tego, jak to jest odlane, prawda? I zanim zamontujemy, warto sobie porównać oczywiście też, czy są takie same. No, u mnie no to tutaj pasuje, więc nie będzie problemu. Swoją drogą, ten 20 rocznik jest. 4 lata wytrzymał, słabo trochę. W ten sposób. Musi nam tam wejść. Tak.
powrotem. Tam uważamy, żeby nic nie uszkodzić sobie przy okazji. Śrubę należałoby wymienić, no ja nie mam, więc nie wymieniam. Teraz można tutaj to dokręcić. Tu oczywiście nakrętka jest w zestawie nowa. Jak już tutaj nam w miarę to siedzi, to możemy wyprostować kierownicę. Teraz nam ładnie tutaj wskoczyło. Przegub też możemy już dokręcić. Póki mamy możliwość tutaj sobie manipulowania jeszcze nim. O, tak wystarczy ruszyć, więc sobie wskoczyć później. Ta sprężynka nam powoduje to, że troszkę tam się to wyciska. Dobra. Łapkami dokręcone. I teraz możemy to dokręcać już do końca. Tą nakrętkę dokręcamy w tej pozycji, jak mamy podniesione auto. Natomiast tą śrubę musimy dokręcić w pozycji roboczej, czyli jak zawieszenie jest w pozycji, której normalnie się znajduje podczas jazdy, czyli podniesiony lekko, ale to za chwilę. Przytrzymujemy sobie, no już raz. I bierzemy ten płaski nastawny i dokręcamy. I w tym miejscu właśnie mają przewagę płaskie grzechotkowe klucze. Ok. Tę nakrętkę dokręcamy momentem 175 Nm. Teraz możemy dokręcić sobie tę śrubkę. Powinno tutaj siedzieć na tym. O, tak powinno być. Dobra, mamy dołapane, ale jeszcze nie dociągamy. Jest luźno. Teraz, żeby to ładnie zrobić, należałoby albo założyć koło i opuścić auto, żeby sobie siadło ładnie i wtedy dokręcić tą śrubę, albo podłożyć tutaj lewarek lub kobyłkę i podlewarować, aż nam się zacznie samochód podnosić, czy tutaj już stanie i nie będzie szedł do dołu niżej, i wtedy to dokręcić. Także ja to uczynię. A jak już opuścimy sobie na kole, to możemy dokręcić też przegub, bo później musimy zdjąć koło, żeby założyć te plastikowe zaślepki. Koło założone, opuszczamy. Dobra, ja już was nie będę zanudzał tym dokręcaniem, to ruch jest minimalny. Trzeba by coś pod koło podłożyć, żeby po prostu wyżej auto mieć. Ok, ja mam tutaj tę śrubę dokręconą. Słabo gdzie widać, ale jest zaznaczone. 210 Nm i 90 stopni. Tamta 100 Nm zdaje się i 90 stopni.
Także teraz zdejmuję koło, zakładam tutaj ten dykielek plastikowy, dykielek na felgę, składam te plastiki i po robocie. Tu mamy skręcone, od dołu mamy skręcone, ta śruba też skręcona, zakładamy ten dykielek zabezpieczający. Możemy obczyścić tutaj tarczę, ja ją troszkę ruszę, bo skorodowana jest. Obczyszczę i tyle. Tutaj zakładam z powrotem to nadkole. Ja go nie trzeba demontować, ja demontowałem ze względu na to, że łatwiej mi było wam pokazać tę śrubę bez tego nadkola. Wystarczy tutaj ten element, ten trójkąt zamontować i już mamy tam dostęp. Aczkolwiek tak jest wiadomo wygodniej. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś się filmik przyda. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.